Cześć, z tej strony Heniu Grajczyk. Witam Was w czwartym odcinku MLKS Poznajmy się. Dzięki za nominację, Łukasz Kozina. Mam tu od Was kilka pytań i postaram się na nie jakoś w miarę sensownie odpowiedzieć. A więc tak, MLKS Krajne Sępólno Krańskie. Cześć Heniu, doszły nas słuchy, że potrafisz naśladować Scooby-Doo. To prawda? Oczywiście na słowo Ci nie uwierzymy, dlatego czekamy na prezentację. No trochę Ty mnie rozbroiłeś, Ci powiem szczerze, ale no jak już muszę, no bo wiadomo i w Szadowicach już też poznali mi z tej strony, że jestem tym taki ala Scooby-Doo. No także jak już mam zaprezentować, no to... Proszę bardzo. Drugie pytanie. Sławek Sieciński. Witam serdecznie. Heniu Grajczyk, ostoja defensywy Krajny. Szybki, bezkompromisowy, niczym Roberto Carlos w swych najlepszych latach. Fajnie. Pytanie moje. Dlaczego defensywa? I drugie pytanie. Piłkarz, na którym się wzorujesz? Pozdrawiam. Defensywa tak naprawdę z przypadku, bo jak przychodziłem tutaj do Krajny, zaczynałem jako napastnik. Później zaczynałem w juniorach jeszcze, jak trener Krwania mnie tam stawiał na pomocy także i tam głównie ofensywnie. Później przypadkowo wyszło tak, że pojechaliśmy do Lipna za juniora. Nie było ludzi tak naprawdę, gdzie jechaliśmy, właśnie tam w bodajże 11, a potem się okazało, że nie ma badań, takie tam różne sytuacje. I wyszło, że zostałem na defensywie i to już za czasu właśnie trenera Mirka Tydy. I tak zostało do dzisiaj, a jeżeli chodzi o drugie pytanie, na kim się wzoruję, to jeżeli chodzi o takiego defensywnego zawodnika, to akurat zawsze tak patrzałem na i podziwiałem grę Carlosa Puyola. Damian Mierzwa. Jak wspominasz pobyty poza Sępólnem? W Gromie Więcborki, w Mikrusie Szadłowice. I drugie pytanie od Damiana. Czy widzisz siebie w roli trenera pierwszego zespołu lub drużyn młodzieżowych po zakończeniu czynnej przygody z piłką? Pierwsze pytanie to myślę, że o Gromie, no wiadomo, no nie byłem tam za długo, byłem tam 4 miesiące, ale ogólnie, no wiadomo, chłopaków znałem wcześniej, atmosfera zawsze była tam fajna, także jak najbardziej było sympatycznie. W Mikrusie Szadłowice to też tak troszeczkę z przypadku tam trafiłem, bo tam właśnie poznaliśmy się, jak mieszkałem w Toruniu, z jednym z zawodników, akurat z bramkarzem, z Kubą Morkiem. Zaproponował, żebyśmy tam zagrali wspólnie, no i półtora roku tam spędziłem, ale naprawdę sympatycznie, tam dużo śmiechu, dużo radości, wiadomo, czasami nerwów, ale naprawdę fajnie, super. I jeżeli chodzi o drugie pytanie Damiana, o rolę trenera po zakończeniu czynnej przygody z piłką, myślałem o tym, ale no wiadomo, na razie skupiam się na tym, żeby grać tutaj i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Artur Urbaniak. Kiedy wpadniesz na mecz do byłych kolegów z KS Mikrów Szadowice? Pozdrawiam. No cóż, jak się uda, jak już będzie wszystko dobrze, się poukłada tam w życiu prywatnym, no to jak najbardziej Was odwiedzę. Może nawet to będzie w tym roku. Nie, tak zobaczymy, jak to będzie. Mateusz Szymuszała. Z którego sezonu drużyna Krajny była najsilniejsza podczas Twojej gry w tym klubie? Jeżeli chodzi o najsilniejszy, no to no przez parę sezonów cały czas ten skład się nie zmieniał, tam były rotacje jednej czy dwóch osób, ale no myślę, że takim pamiętnym to będzie ten pierwszy sezon w czwartej lidze, gdzie mieliśmy bodajże piąte czy szóste miejsce. No i naprawdę wtedy była ekipa taka, że aż szkoda, że to się wszystko tak rozwaliło. Miłosz Lackę. Heniu, kiedy rozpocząłeś karierę w piłce nożnej? Jeżeli chodzi o seniorów, to jak dobrze pamiętam, było to w 2009 roku. To był wtedy jeszcze mecz z Tęczą w Wiąg. Jak pamiętam, było 8-0, wtedy wygraliśmy tutaj. To wszedł na kilka ostatnich minut. A jeżeli chodzi o tak rozpoczęcie całkiem tutaj od młodego wieku, no to tak myślę, że 2003 rok gdzieś. Także parę lat już jest tutaj. Grzegorz Czesław-Groskop. Dlaczego MLKS Krajna, a nie Barcelona, Real czy Juventus? Moich na mnie nie stać po prostu. Także Krajna po prostu blokuje mój transfer, no i zostałem tutaj. Maciej Kenenberg. Ile lat zamierzasz jeszcze grać? No to już bardziej nie do mnie pytanie, tylko do trenera. Tego czy następnych, jeżeli tam jakieś tam później będą. Wiadomo, jeżeli zdrowie pozwoli i będę tutaj w miarę potrzebny, to oczywiście będę grał
tak długo, jak długo będą chcieli. Dominik Stękę. Ile masz na setkę? No to zależy na jaką setkę. Bo... wiadomo, jedna setka to szybciej, druga trochę wolniej, ale no, jeżeli byśmy się spotkali, no to możemy się nawet zmierzyć na tą setkę normalną, biegową. I Bolesław Michalski, kiedy pijemy? No już w sumie mogłem skończyć, no to możemy nawet teraz. Nie ma problemu. Dzięki wam bardzo za zapytania. Do kolejnego odcinka nominuję naszego grającego trenera, Bartka Burkiewicza. Niech on ma swoje 5 minut. Zobaczymy, jak on tam się wykaże w tym wszystkim. Dzięki bardzo, pozdrawiam, trzymajcie się.